MKSZagłębie.pl dla wszystkich kibiców Zagłębia Lubin. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Katarze, rozpoczął się też sezon ogórkowy, jeśli chodzi o polską piłkę ligową, natomiast my nie przestajemy dostarczać Wam nowych materiałów dotyczących Zagłębia Lubin. Nadszedł czas po tej rundzie jesiennej, aby wyciągnąć wnioski, jak wyglądała gra miedziowych. Ja nazywam się Filip Trokielewicz, a razem ze mną jest Paweł Junory. Cześć Filipie, cześć wszystkim. No właśnie, na jesień było rozegranych 17 kolejek i po tych meczach Zagłębie Lubin ma na swoim koncie 21 oczek i plasuje się tuż nad strefą spadkową, a więc na 15 pozycji. No i nie da się ukryć, Paweł, że większość kibiców, obserwatorów niezależnych, niezwiązanych z Zagłębie Lubin, dziennikarzy czy też ludzi pracujących przy Ekstraklasie na różnych stanowiskach spodziewało się po miedziowych dużo, dużo więcej, a nawet jeśli nie dużo więcej, to że będzie to przynajmniej zespół ze środka stawki, taki zespół, który czasem rozegra lepsze spotkanie, czasem gorsze, ale koniec końców będzie się ta drużyna utrzymywała, powiedzmy, w przedziale miejsc 7-12. No i nikt nie oczekiwał tutaj cudów. Tymczasem mamy trochę powtórkę z rozrywki i wszyscy w Lubinie mogą począć déjà vu względem tego, co było niemalże rok temu, kiedy zwalniono Dariusza Żurawia. Ja tak sprawdziłem, jak wyglądała wówczas Zagłębie sytuacja, jeśli chodzi o ligę, jeśli chodzi o tabelę, i wówczas po 18 kolejkach Zagłębie miało na swoim koncie 20 punktów, a więc jedno oczko mniej i zajmowało 13 miejsce. No i tutaj dochodzimy też do kwestii Piotra Stokowca, którego już oczywiście, jeżeli chodzi o wyniki, całe szczęście można powiedzieć, w Lubinie nie ma, no bo nie zdołał on zbudować przy swoim podejściu drugim do lubińskiego klubu zupełnie nic. No i podczas gdy miał te dwa okienka transferowe, miał dwa okresy przygotowawcze, no to nie udało się tak naprawdę stworzyć zespołu, który będzie w stanie konkurować na godnym poziomie w Ekstraklasie, no i trzeba to nazwać tak, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że ten projekt był jednym wielkim niepowodzeniem. Nie ma też żadnego wytłumaczenia, jeśli chodzi o kadrę Zagłębia Lubin, bo jeżeli tak spojrzymy na piłkarzy, którzy występują w miedziowych koszulkach, no to jest to zespół, który zdecydowanie stać na to, aby grać dużo, dużo lepiej. No tak, wspomniałeś się, że niemalże wszyscy obserwatorzy ligi spodziewali się czegoś więcej po Zagłębiu, no taka jest prawda. Od dziennikarzy po kibiców innych drużyn, czy osoby ogólnie zaangażowane w jakiekolwiek komentowanie ligi, no to każdy widział Zagłębie w roli takiego średniaka, ale mocnego średniaka. Średniaka, który będzie potrafił stworzyć widowisko, który będzie potrafił, no mimo wszystko, jakkolwiek zaspokoić oczekiwania ligowych kibiców. Tymczasem no byliśmy świadkami, no nie wiem, to jest po prostu jakaś rzeź na futbolu. To, co oglądaliśmy w wykonaniu Zagłębia Lubin w rundzie jesiennej obecnego sezonu i też, no mimo wszystko, w rundzie wiosennej poprzedniego, no bo Zagłębie Lubin trzymało się w zeszłym sezonie nie dzięki temu, że grało fenomenalną piłkę i jakoś seriami zdobywało punkty, tylko dlatego, że Wisła Kraków to po prostu zamiast wrócić wsteczny i jechać tam do Ekstraklasy, to ona po prostu zawróciła i już na szóstym biegu śmigała sobie w kierunku tej na pierwszej ligi, tylko to było szansą Zagłębia właśnie, że się utrzymało. No w obecnym sezonie mamy taki krajobraz trochę po burzy, bo te oczekiwania faktycznie były wysokie względem drużyny. Część nawet osób myślało o miejscach gdzieś tam w okolicach 6., 5. Może przy dobrych wiatrach byśmy powalczyli o puchary, no przecież zespół został wzmocniony, kilka ciekawych nazwisk. Trener tak dużo mówi o procesie szkoleniowym, również dyrektor sportowy, o tym, jak ważna jest ciągłość, budowa, dopasowanie konkretnych elementów. No i no to wszystko, te wszystkie elementy to się rozpadły po prostu, jakbyśmy rzucili szklankę o betonową płytę i no w tym momencie i w tym miejscu jest Zagłębie. Zagłębie w tym momencie to jest ta właśnie szklanka rozbita na kilkadziesiąt, kilkaset malutkich drobinek i leży w tym momencie na betonowej płycie. Może na szczęście nie pod betonową płytą, ale no gdzieś te nowe osoby, które będą odpowiedzialne za projekt odratowania sezonu dla Zagłębia, będą miały utrudnione to zadanie, więc myślę, że czeka nas wiele ciekawych, różnych rzeczy,
w najbliższych tygodniach i to od informacji, które do nas napłyną po zapewne jakieś decyzje kadrowe, bo one się pojawią i też będziemy mogli już po nowym roku zapewne zacząć emocjonować się jakimiś sparingami, przygotowaniami do ligi. No ale jeśli mamy podsumowywać po prostu tę jesień, to ja nie wiem. Ja osobiście chciałbym po prostu o tym zapomnieć. Nie widzę ani jednego punktu zaczepienia, ani jednego pozytywu, który byłby tak bardzo uwypuklony, żebyśmy mogli z taką pełną stanowczością powiedzieć tak, super, że to się zadziało. No nie, ja po prostu o tej rundzie jesiennej chcę zapomnieć i chcę przyspieszyć czas do tego, żebyśmy mogli zacząć już rundę wiosenną. Wydaje mi się, że też największym problemem, jeśli chodzi o Zagłębie Lubin, jest nawet to, że w naszym podsumowaniu widzimy same negatywy i wydaje mi się, że z jednym z największych takich negatywów właśnie w minionej rundzie było to, że począwszy od piłkarzy przez trenera, skończywszy na samej górze Zagłębia, a więc na dyrektorach, czy to Burlikowskim, czy Guldanie, którego już w Zagłębiu nie ma, także prezesie Kielanie, był fakt, że przez blisko pół roku w szeregach miedziowych nie wyklarowali się tak naprawdę żadni liderzy, no bo jeżeli spojrzymy na tą minioną rundę i na te minione kilka miesięcy, no to ciężko wskazać jednego zawodnika, który naprawdę odpalił. Pewnie o transferach jeszcze za moment, chwilkę powiemy, choć na łamach naszego portalu możecie czytać już tekst od paru dni podsumowujący letnie transfery, jakie wykonywali miedziowi. No i taki piłkarz, który jedyny, myślę, że sprostał oczekiwaniom, to Łukasz Łakomych, Kacper Bieszczad. Też do pewnego momentu mówiliśmy, że to jest jeden ze stabilniejszych punktów Zagłębia Lubin. To do pewnego momentu wydaje mi się, że nawet nie wydaje mi się, a wiem, że to była prawda. Natomiast jeżeli popatrzymy na co poszczególne spotkania i głębiej je przeanalizujemy, no to rzeczywiście Kacper też nie pomagał, no ale to są młodzieżowcy, to są piłkarze, którzy powinni mieć jeszcze w pewnym sensie, pomimo tego, że mają już po kilkadziesiąt meczów rozegranych w naszej lidze, trochę warunki cieplarniane, a najbardziej zawiedli jednak tacy liderzy jak Bartosz Kopacz, Jarosław Jachdamiar, Bohr, Filip Starzyński, Martin Doleżel. Pod tym względem, jeśli chodzi o tych graczy, wyglądało to, Paweł, beznadziejnie. Tak, zgodzę się. Tak to wyglądało i no niestety nam pozostało tylko przejść do porządku dziennego i jedyne co to mam nadzieję, że gdzieś wraz z nowym sztabem, z nową energią inaczej zacznie funkcjonować Zagłębie w tej nowej rundzie, w nowym roku kalendarzowym. Zgodzę się z tym, że faktycznie i Kacper Bieszczad i Łukasz Łakomy byli niejako liderami przez część tych rund, tej rundy jesiennej. Potem może gdzieś nie wszystko wyglądało tak jak powinno, no ale jak najbardziej się zgodzę. Tylko no, też bądźmy poważni, nie oczekujmy, że młody bramkarz i młody pomocnik nagle z marszu będą ciągnęli zespół, w którym no, na kilku pozycjach dominują zawodnicy, którzy mają po 30 lat lub więcej, no bo to jest jakieś kuriozum. By Łukasz Łakomy, który kilka miesięcy wcześniej grał jeszcze w trzecioligowych wówczas rezerwach, miał ciągnąć zespół Zagłębia, gdzie obok ma zawodników, którzy mają po kilkaset meczów w Ekstraklasie, bądź też 50. No to jest coś niepoważnego i to też wydaje mi się, że o jak ogólnie Zagłębie funkcjonowało jako drużyna w kontekście braku liderów, pokazuje, jak zostało popsute, jak zostały popsute okna transferowe w wykonaniu naszego pionu sportowego. No niestety, skoro tak się dzieje, to znaczy, że ta drużyna pod kątem charakteru, pod kątem wartości jakichś, które powinny być ważne dla danej szatni, no to tutaj to zostało to dopasowanie całkowicie chybione i no chyba tutaj nikt nie pasuje z tego towarzystwa, które do Zagłębia trafiło. No a ci, którzy są, no to najwidoczniej już, jeśli nie potrafią w tym naszym lublińskim piekiełku funkcjonować na takich zasadach jak wcześniej, no to jest jeszcze gorzej. No to może czas po prostu no, podjąć inne wyzwanie. Ja nie lubię tego określenia z ciepłym, wiadomym czym, co ma słowo dołek siebie, ale bardzo, bardzo często niestety tak funkcjonujemy i wiele jakichś różnych sytuacji z życia tego klubu no tylko nas w tym utwierdza i uważam, że wielkie zadanie przed prezesem Kielanem, przed Piotrem Burlikowskim, który no gdzieś się gdzieś dostał drugą szansę i będzie budował dalej ten zespół, no żeby faktycznie troszeczkę kochones dorzucić tym piłkarzom i być może jakiegoś jednego zawodnika, który
który nie, że tylko będzie potrafił krzyczeć tam za głębie w szatni, tylko żeby faktycznie też potrafił coś zrobić na boisku, ale żeby potrafił nawet nie tyle krzyknąć, ale coś mądrego powiedzieć tym zawodnikom, żeby byli oni bardziej zmotywowani, bądź też wiedzieli, że tutaj jest jakaś więź, bo to jest chyba najważniejsza sprawa w tym momencie, bo ja uważam, że my piłkarsko nie jesteśmy aż tak dramatyczni, jakby mogło się wydawać i jak pokazuje tabela, no ale tutaj ja uważam, że tej szatni brakuje po prostu ikry, brakuje po prostu takiego pazura. Ja jestem daleki z tych, że piłkarze, tak już kiedyś powtarzałem, piłkarze powinni jeździć na tyłkach, coś tam, biegać po 50 km. Nie, to są bzdury jakieś takie, które są powielane, jakieś mity, bo naprawdę nie trzeba jeździć na tyłkach, żeby mecze wygrywać, nie trzeba jeździć na tyłkach, żeby pokazywać, że zależy. Ja po prostu oczekuję, żeby nasza drużyna grała mądrze, ale żeby ten lider, który może niech tam czasem sobie krzyknie, ale żeby on też potrafił coś mądrego powiedzieć. Myślę, że tutaj w tym aspekcie coś powinno się zmienić, bo chyba te proporcje zostały zachwiane i oczekiwano, że liderami będą nie ci, którzy powinni być. Potrzebny jest też trener, który będzie miał mądry pomysł na grę, no bo też przygotowując się do naszego podcastu, zastanawiałem się, jak duży wpływ na to, w jakim dołku znalazło się obecnie Zagłębie Lubin. To, że zbyt długo zwlekano ze zwolnieniem Piotra Stokowca, no bo w pewnym momencie widać było, że z tej mąki chleba po prostu być już nie może, że trener sam się w tym wszystkim pogubił i no nie ma pomysłu na to, jak wyprowadzić drużynę z tego kryzysu. On się wtedy zaczął uciekać do takich wytłumaczeń, jak tego braku doświadczenia jego zespołu. To były, powiedzmy sobie szczerze, wyimaginowane dyrdy mały, tak to można zdecydowanie nazwać, które miały zamydlić to, w jak olbrzymim dole znalazło się obecnie Zagłębie Lubin. I apogeum nastąpiło chyba oczywiście po tym meczu z Puszczą Niepołomice i dalej to już jest tak naprawdę pikowanie i jeszcze raz pikowanie. Ja też mam troszeczkę żal do klubu, że tak długo ten mariaż przyciągano, bo wiem, że klub chciał dobrze. To na pewno, bo to są wiadomo, kwestie finansowe, to jedno. Klub chciał też pokazać, że nie robi czegoś takiego jak wcześniej, w latach tam poprzednich, jeszcze poprzednich, że byle kryzys i trenera się zwalnia. A ja uważam, że tutaj Piotr Sokowiec naprawdę dostał duży kredyt zaufania. No i ten tego kredytu nie spłacił, bo powiedzmy sobie wprost, że Piotr Stokowiec nie pomógł sobie. Ja uważam, że gdyby nie te bzdury, które po prostu wygadywał na konferencjach prasowych, w wywiadach, w przedmeczowych, pomeczowych, wtedy pod sektorem, pod przodkiem, ja uważam, że trener mógłby nawet nie zostać zwolniony i nie zdziwiłbym się. A to tylko i wyłącznie dlatego, że uważam, że my jako kibice ogólnie, jako środowisko nie bylibyśmy aż tak zdenerwowani, bo po prostu bardzo w tym takim momencie, w którym ktoś powinien powiedzieć coś mądrego, żeby troszeczkę uspokoić sytuację, no to trener Piotr Stokowiec zawsze dolewał oliwy do ognia i jaki skutek, no to widzieliśmy wszyscy. No, na pewno bycie mówcą, przynajmniej mówcą rozsądnych rzeczy, no to nie jest cnota Piotra Stokowca, no tak to wygląda i na pewno jeśli nowym szkoleniowcem Zagłębia zostanie Waldemar Fornalik, też nie oczekujmy, że nagle Zagłębie będzie miał złote usta tego trenera, który będzie wszystkich zabawiał na konferencji prasowej. Różnica będzie zasadnicza w innej kwestii, w tym, że po prostu no, kibice, dziennikarze, myślę, że też mimo wszystko pracownicy klubu nie będą czuli się traktowali na takiej zasadzie, że ja wiem wszystko, wy nie wiecie nic, no bo to nie jest raczej domena Waldemara Fornalika. Więc tak wracając do tego, co powiedziałeś i do taka konkluzja mi po prostu naszła, że chyba każdy teraz ma możliwość wytchnienia. I ja na przykład cieszę się, że nie muszę już tego wszystkiego słuchać, no bo ja po prostu byłem zmęczony gdzieś czytaniem powiedzi, które redagowaliście na MKS-ie, słuchaniem konferencji gdzieś na czasem w samochodzie sobie po prostu odtwarzałem na kanale klubowym na YouTubie i
ja po prostu już miałem dość, a wiem, że wiele innych osób również miało dość i tak się to po prostu musiało skończyć i chyba dobrze, że tak się zadziało po prostu, no i każdy musi iść w swoją stronę. Tak jak powiedziałeś, to też był taki trochę gwóźdź do trumny trenera Stokowca, ta kwestia wizerunkowa właśnie przelała czarę goryczy na swego czasu, przede wszystkim po tej jego wypowiedzi nieszczęsnej o zapierdzielaniu do niepołomic, no to naprawdę wiadro pomyj wylało się na Zagłębie Lubin i tutaj też interweniował kombinat, jako że jest właścicielem tego klubu, no i nie da się ukryć, że ma interes w tym, ażeby Zagłębie i siłą rzeczy również KGHM był dobrze postrzegany w Polsce, no a tak nie było i zaczęło się sporo znów mówić niestety o Zagłębiu jako o zbyt wygodnym miejscu, jako o miejscu, gdzie przepala się pieniądze, no a tak powiedzmy sobie szczerze, nie do końca jest, tak być może było kiedyś, no ale tutaj też jest duża robota do wykonania, no bo my swego czasu chwaliliśmy, że dość mocno, dość dobrze został poprawiony marketing w klubie, a to można to nazwać, tak myślę, nie gryząc się w język, działaniem na szkodę klubu, to co się działo w ostatnim czasie, no i też te wszystkie zamieszania i brudy, które wypływały z czasem. Tym bardziej dziwię się klubowi, że tak długo to trwało i ten związek nie został przerwany wcześniej, no bo prawda jest taka, że gdyby włodarze klubu zainterweniowali szybciej, no to nie dopuściliby w ogóle ani do tej akcji z Puszczą Niepołomice, ani do jakichś innych kuriozalnych wypowiedzi, między innymi występów w Kanal Plusie Piotra Stokowca na w zasadzie kilkanaście godzin przed zwolnieniem, bo ten program był dzień wcześniej przed komunikatem wieczorem, jeśli dobrze pamiętam, i czy tak samo jakieś wywiady Piotra Stokowca, który już gdzieś tam był no, raczej pogodzony ze swoim losem. To są rzeczy takie, które na pewno negatywnie wpływają na wizerunek klubu i zrobiły bardzo dużo zamieszania. No ale tak naprawdę ja mam też takie tło, bo pracowałem w klubie. Kibic, jako kibic, sorry, że to powiem może aż tak brutalnie, ale trochę przecenia po prostu możność i władzę jakąkolwiek pracowników klubu. Musicie pamiętać też, że trener czy piłkarz to jest dorosły człowiek. Ty, będąc w swoim domu o godzinie, powiedzmy, nie wiem, 18, 19, 20, nie jesteś w stanie zapanować nad wszystkim, co się wydarzy w przestrzeni. Możesz pewne rzeczy przypilnować, dopilnować, coś zaplanować w ogóle. Możesz zarządzić później pewną informacją, ale nie jesteś w stanie pozbierać wszystkiego. Dlatego też, no, uważam, że troszeczkę pracowników klubu zrobiono pod górę, dając aż taką dużą swobodę po prostu Piotrowi Stokowcowi. No, to, co się wydarzyło, to zadziałało negatywnie na całe ogólnie, na całe otoczenie klubu, na Zagłębie jako klub, na kibiców jako środowisko, bo oczywiście już tam kilku fanów Sojowego Latte miało problem z tym, że padło ze strony przodka kilka przekleństw. No niestety tak to wygląda i taka jest kultura i czy się komuś to podoba, czy nie, no tak jest. Oberwał też rykoszetem KGHM, obrywali piłkarze, no wszyscy obrywali. Piotr Stokowiec sam sobie po prostu gdzieś to wszystko zorganizował, bo on oberwał najwięcej, no i na szczęście najbardziej zasłużenie. No ale ja uważam, że to nie są sytuacje takie, nad którymi powinniśmy aż tak bardzo debatować, dlatego też mimo wszystko cieszę się, bo jeśli faktycznie dojdzie do tych zmian na stanowisku pierwszego trenera i to, co gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawia, w przestrzeni medialnej się pojawia w kwestii kandydatów, no to myślę, że jakość komunikacji się zmieni. Na pewno ona nie będzie aż tak ani kreatywna, ani może taka pompatyczna, ale wydaje mi się, że będzie bardziej szczera. A wydaje mi się. Uważam, że w tym przypadku szczerość będzie cenniejsza niż całe to pompowanie tego, co jest wokół Zagłębia, bo to nie przyniosło niczego dobrego. Miejmy zatem nadzieję, że postrzeganie Zagłębia Lubin także poprawi się, jeśli chodzi właśnie o wizerunek. To był 20 odcinek podcastu MKS Talk, w którym rozpoczęliśmy podsumowania minionej rundy i takich podsumowań możecie się spodziewać jeszcze cyklu, zarówno w tekstach pisanych, jak i w wersji audio. Ja nazywam się Filip Trochielewicz, razem ze mną był Paweł Junory. Trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia. Trzymajcie się. MKS Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.